Państwa, chciałbym, żebyście Państwo tutaj podzielili się z nami swoimi emocjami. No, jutro prawdziwe będą. Jak rozumiem, jest pełna tajemnica, jutro będą niespodzianki, także telewizja pokaże nam. Też mamy pana dyrektora Strażasa. Też z nami się współpracujemy od zawsze. Telewizja jest najważniejsza, prawda, pani senator? Kluczowa. Bo jak nie pokaże nas to, to tak jakby nas nie było. Jak imprezy nie pokaże, tak jakby nie było, prawda? Proszę Państwa, skromny poczęstunek, bardzo... A ja tylko na chwilę dołączę się do tego powitania, bo też bardzo chciałam przede wszystkim, bo bardzo jestem związana i zżyta, przywitać moją kapitułę. Bardzo się cieszę, że jest większość w swoim składzie. I od razu dzisiaj, ponieważ jesteśmy w małym gronie, można to powiedzieć, jestem bardzo dumna i zadowolona, że taki skład kapituły miałam, który świetnie pracował. To też wyniki i rezultaty, jak Państwo się jutro przekonacie, są naprawdę wspaniałe. Oczywiście głównie zawdzięczają to ci, którzy do tego konkursu stanęli. I dlatego chcę zaapelować, tu wyręczam organizatorkę, panią Hannę, która naprawdę dołożyła pani Pumę tyle serca, tyle siły, tyle energii, żeby ten konkurs zorganizować. Co prawda dopiero po raz drugi, ale mam nadzieję, że to będzie kontynuowane, żebyście Państwo wszystkich Polaków, którzy wybrali tutaj Holandię za swoje miejsce zamieszkania, pobytu stałego bądź miejsce pracy, zachęcali do udziału w tym konkursie, bo dzięki temu nawiązujemy naprawdę znakomite stosunki i kontakty polsko-holenderskie, ale też pokazujemy, ile jesteśmy warci, proszę Państwa, i że możemy być bardzo dumni z tego, gdzie pracujemy, jak pracujemy, co sobą reprezentujemy, jakie wartości przedstawiamy. I to wszystko pracuje na nasze kochane państwo polskie. Także zapraszajcie wszystkich, a ja z wielką radością jeszcze raz wszystkich, których poznałam i których nie znałam, witam serdecznie i dziękuję panie ambasadorze, bo ambasada dała nam tyle przychylności i ciepła, żebyśmy się tutaj spotykali z kapitułą, żeby przygotowywać rezultaty tego konkursu. Także też w imieniu kapituły bardzo dziękuję za to. Wypadałoby, żebym jeszcze ja zabrała głos, aczkolwiek zdecydowanie mogę śpiewać niż mówić. Natomiast spróbuję śpiewająco i krótko, więc uwaga, to też jest nasze kolejne doświadczenie z Marcinem, jeśli chodzi o wybór Polaka roku poza granicami naszego kraju, ponieważ mamy za sobą już taką uroczystość w Brukseli. Mamy cudowne wspomnienia stamtąd i ludzie do dziś dziękują nam za koncert. Mam nadzieję, że będzie jutro jeszcze lepiej. Także gratuluję już w tej chwili zwycięzcy i dziękuję za zaproszenie nas jeszcze. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, że tutaj w tym gronie to jesteśmy. Jeszcze tylko nie wspomniałem, że są tutaj pracownicy ambasady, także. No, a czy mamy się mieć na baczności? Nie, nie, nie. Chciałem zauważyć. Żebyśmy ich nie pominęli, też są tutaj. Przychodzą tu z przyjemnością. Tak, tak. I w większości się już znamy. Obraz wszystkich dobrze nastraja, tak żeby każdy był uważny. Bardzo zapraszam do stołu. It's alright.